Halo, Halo, dzisiaj widzowie jest ciężko. Jest dzisiaj widzowie ciężko, ponieważ pogoda fatalna, pada. Spotkałem się dzisiaj z Jagiełem. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest Jagieł. Jak nie wiecie, kto to Jagieł, to zapraszam was serdecznie na mój kanał Filip Szybko, ponieważ tam z Jagiełem najczęściej nagrywam materiały, więc serdecznie was tam zapraszam, tam go można go często zobaczyć. Poza tym on też ma swój kanał, do niego też zapraszam. Fajny chłopak. Spotkaliśmy się dzisiaj i chcieliśmy nagrać odcinek. Nie byle jaki odcinek, ponieważ chcieliśmy nagrać odcinek, że jak nie odgadniemy, co to za utwór, to musimy zjeść jednego McNuggetsa. Nażaraliśmy się jak świnie. I po nagraniu się okazało, że mieliśmy niewłączony mikrofon. Moje życie to jest jedna wielka porażka. Ale przynajmniej Minecraft mi działa. Więc witam was serdecznie na kolejnym odcinku na Palionowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj smutek. Smutek dzisiaj, obrzydliwy smutek. Bo film mi się nie nagrał, ale... Ale może tu mi się dobrze nagra. Więc widzowie, niestety jutro nie będzie filmu na kanale vlogowym, bo miał być, dzisiaj był nagrywany. Ale niestety, skoro się nie nagrał dźwięk, to go nie mamy, więc nie będzie jutro filmu. Więc jutro po prostu pojawi się short. Ale spokojnie, zrobię coś fajnego dla was. Kiedyś, jeszcze, znaczy w sensie będą filmy normalnie, ale no po prostu teraz nam się nie udało. Nieważne, w każdym razie widzowie, witam was serdecznie na Palionowie, ponieważ dzisiaj, jak widzicie, o nie, jest akurat noc. Najgorzej, bo tu w nocy to się takie cuda nie widzę, dzieją, że się w głowie nie mieści. A mi jest tak gorąco, wiem, że siedzę w bluzie, ale jest mi gorąco i nie chce mi się ściągać. Bardzo złe rzeczy dzieją się na tym serwerze w nocy, jakieś patryki opętane wraz ze SpongeBobem, bardzo mi się to nie podoba. No ale dobra widzowie, musimy jakoś sobie, że tak powiem, z tym poradzić. Zanim jednak cokolwiek zaczniemy robić widzowie, to serdecznie chciałbym was zachęcić do tego, żebyście zostawili tutaj subskrypcję na kanale. Ponieważ aktualnie na tym kanale, ja nie pamiętam ile tu jest subskrypcji, ja muszę zobaczyć, bo to są takie liczby, że tego się nie da pamiętać. Ale aktualnie na tym kanale mamy 225 tysięcy subskrypcji, 830 subskrypcji. Dziennie na ten kanał przychodzi, już wam mówię ile osób, przychodzi... Wow, wczoraj to akurat przyszło 183 osoby, więc mam nadzieję, że dzisiaj również pójdzie dobrze. Więc serdecznie was zapraszam na kanał, ponieważ jeżeli zostawicie subskrypcję, jeżeli by było tyle samo, 183 subskrypcje dodatkowe, to już w tym momencie mielibyśmy 226 tysięcy subskrypcji, więc serdecznie was do tego zachęcam. Ale jeżeli nie chcecie tego kanału subskrybować, albo już subskrybujecie, chociaż bardzo dziwne, jeżeli nie będziecie chcieli subskrybować tego kanału, no bo w końcu na nim jesteście, więc... powinniście chcieć. Ale no to możecie wbić na mój kanał vlogowy, ponieważ na kanale vlogowym aktualnie mamy 103 821 subskrypcji, co oznacza, że brakuje nam 180 subskrypcji do tego, żeby było 104 tysiące. Więc serdecznie was zapraszam, ponieważ na kanale vlogowym to akurat całkiem ciekawe jest, że wczoraj przyszło na kanał 881 nowych osób, więc serdecznie was tam zapraszam, jeżeli chcecie być razem ze mną, ponieważ tam jest fajnie. No ale jak już pożebrałem o subskrypcji i tak dalej, no to możemy przejść do naszego kochanego Minecrafta. Ogólnie wiemy tutaj, że z Patrykiem nie dzieje się najlepiej, tak samo wiemy, że ze SpongeBobem również dzieją się dziwne rzeczy, więc musimy koniecznie takie rzeczy badać trzeba, słuchajcie, badanie rzeczy to jest bardzo ważna rzecz. Ja na przykład lubię badać różne rzeczy w Minecraft. Dobra, lecimy sobie tam do SpongeBoba, ponieważ słuchajcie, ja już byłem dzisiaj na serwerze, ja zobaczyłem pewną rzecz, ja ją wam muszę pokazać, bo wy mi nie uwierzycie, jak wam tego nie pokażę. Ale to zaczyna naprawdę iść w złym kierunku, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie zamek od SpongeBoba. Nie pamiętacie? Spokojnie, zaraz wam go pokażę, ponieważ okazało się, że SpongeBob go bardziej rozbudował. Co prawda nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo rozbudowane, ale już co nieco jest. Dobra, patrzcie, widzicie to? Widzicie to, co tu się wydarzyło? Widzicie to? Co to tam jest w ogóle? O kurde, tego nie zauważyłem. Nie wiem co to jest, ale dobra, patrzcie, zamek, zaraz nam sprawdzimy. Tu zamek się zaczyna budować. Nie wiem totalnie po co jest ten zamek. Ej, to jest w ogóle nierówno, co ten SpongeBob zrobił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć jest. Dobra, SpongeBob, pomogę ci. Pomogę ci, żebyś miał to równo. Już, teraz. Teraz jest równo. Chyba tak miało być, chyba się po prostu pomylił, nie wiem. A, i tak by to zauważył pewnie. Dobra, tu zrobimy tak i teraz patrzcie, zamrujemy to. Ojej, kurde, ostatni musiał zostać postawiony źle. Dobra, jest tak, zamknięty zamek, nie może do niego wchodzić. Zamykam tą posiadłość. Dobra, ej, ale tamto mnie interesuje, bo ja nie wiem co to jest. Dobra, wiecie co, ja bym to sprawdził chyba. Wiecie co, ja bym to sprawdził, ponieważ nigdy nie wiadomo co tam może być. A mogą tu być jakieś niezłe cuda, nie widzę. A czekajcie, jeszcze wrócę do zamku. Ponieważ zamek, po co jest on budowany w ogóle? Dlaczego ja uważam, że... Znaczy powiem wam moją teorię, dlaczego ja uważam i po co jest ten zamek budowany. Ogólnie to ostatnio tak rozkminiałem razem z Palionem, dlaczego tutaj jest, że tak powiem, dlaczego ten SpongeBob i Patryk są opętani. I tak samo na odcinku Pawła, jak mogliście zauważyć, po tym odcinku sporo osób przyszło też do mnie na kanał, no bo jednak odcinek był bardzo fajny, bardzo śmieszny, ja się też na nim nieźle uśmiałem. Ale ogólnie było coś takiego, że Patryk jakby sterował SpongeBobem. I całkiem mamy takie podejrzenie, że Patryk może mieć jakiś wpływ na SpongeBoba.
niedobry i że to tak naprawdę SpongeBob wcale nie jest jakiś tutaj, że tak powiem, wykrzywiony, tylko że Patryk im steruje i to wszystko wina Patryka. No i wydaje nam się, że po prostu ten zamek buduje SpongeBob, ponieważ Patryk mu kazał, ale nie mamy pewności, że tak aby na pewno jest. W każdym razie idziemy tam zobaczyć. Nie wiem, dlaczego wszędzie są gąbki, ogólnie nie ma nic różowego, więc wydawałoby się, że wszystko nas wszystkim steruje, że tak powiem, SpongeBob, ale nie wiem. Nie wiem, nieważne. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tak. 4 piece, w środku nic nie ma. Dobra, tutaj mamy skrzynkę, tutaj to, tutaj... Nic nie... O, tu, ale kłodna szypa jest. Świnka. Sobie tam storyczy, dobra. O kurde, portal tu mają. Dobra, zaraz przechodzimy przez portal. Zaraz przejdziemy przez portal. Tam na bank coś będzie. Jestem pewien. Niczego tak w życiu nie jestem pewien, jak tego, że coś za portalem będzie. Dobra, i tu zobaczmy, co tu jest. Dobra, nic tutaj nie ma takiego, że tak powiem, ciekawego. W sumie to totalna nuda. Ale dobra, tu jakieś schody. Aha, i tu jest wyjście. Czyli to jest chyba dopiero w budowie, tak mi się wydaje. W sensie, że odkryliśmy coś, zanim to w ogóle, że tak powiem, obrało swoją finalną postać. Nie wiem, co to jest. Bardzo, że tak powiem, zastanawiamy to. Nie wiem, to raczej nie jest tajna baza, tak mi się wydaje. No bo tajną bazę oni już tam zresztą wiemy, że mają. Ale patrzcie, staniemy sobie w tym miejscu. Przecież to się tak rzuca w oczy, że... To nie może być tajna baza, bo to każdy by to zauważył. No chyba, że to jest po to, żeby odciągnąć naszą uwagę od prawdziwej tajnej bazy. Albo żeby jakoś... Nie wiem w sumie do czego to służy. Nie wiem, możecie dać swoje propozycje w komentarzach, ja totalnie nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy w tym nederze, co się dzieje. Może tutaj coś ciekawego zobaczymy. Może... może tu coś będzie. Zobaczmy. Serio, nic nie ma? Ty, no to myślałem, że coś będzie akurat, nie? To tutaj... To jest akurat dziwne. Co wy gadacie, że tutaj nic... A jest, jednak, zobaczmy, co tutaj mamy. O kurde, sadzonki. No dobra, no... Coś mi się wydaje, że tu naprawdę SpongeBob szykuje potężne działo. Chyba chce zrobić z naszego Palionowa dżunglę. O kurde, ile on tego ma! Ej, dobra, to jest podejrzane. Ja się tu zaśmiałem z dżungli, a tutaj naprawdę zaczynają się niezłe cyrki dziać. Ej, dlaczego on ma tak dużo tych sadzonek? Skąd on to ma? I tu jest jakaś sadzonka, w ogóle święta sadzonka, ty, za szybą przyciemnianą. Ej, dobra, to jest podejrzane. To jest już podejrzane, naprawdę, co tutaj się dzieje, bo jednak, kurczę, mimo wszystko, wiecie, jakby te sadzonki, beka, nie? Ale to już nie, w ogóle po co mu to? Po co mu deadbushe? Czekajcie, strolujmy go. A, nie można do tego zasadzić. Aha, tylko na trawie. No dobra, to jednak nie. Jednak go nie strulujmy. Dobra, nie wiem totalnie, po co to jest. Ale tak jak myślałem, że tutaj coś będzie, tak się okazało, że faktycznie tu coś jest. Ej, w ogóle jestem ciekaw, jak daleko to jest od ogólnie naszego portalu. Wiecie, o co chodzi? Tu gdzieś... O kurde, nie... Co tu robią dwa portale? I to jest piętro wyżej. No tutaj przecież nikt nie łazi piętro wyżej. To jest nie do znalezienia normalnie przez ten, gdyby ktoś nie wszedł przez ten portal, ale dobra, ale to nie jest jakieś ukryte. Ale ja się nie spodziewałem, że to jest tak blisko. Ajew. Ała, dobra, mamy na szczęście elytrę. Dobra, tu jest jakieś serce z Dirta, w ogóle on tu już tyle czasu, ja dalej nie wiem, co ono oznacza i po co ono jest. Ej, tu ile tu jest tych portali? Co tu się dzieje? Raz, dwa, trzy, na górze czwarty, nie wiadomo, który dokąd prowadzi. Dobra, nie chcę mi się tego sprawdzać już, bo to chyba są wszystkie nasze portale, tak mi się wydaje, no w sensie one są z różnych miejsc. Nie wiem, to jest mega dziwne, to jest naprawdę mega dziwne, ale dobra, wróćmy z powrotem. Zobaczmy, co tam jeszcze się kryje, może coś tam jest, jakieś ukryte przejścia. Szukajmy przycisku, znajdźmy przycisk, może gdzieś będzie jakiś przycisk. Halo, przycisk, szukajmy przycisku, może tu coś będzie. Nie widzę, nie ma tutaj nic. Tu w ogóle wodą nasiąkło, bo oczywiście spływa obok. Tutaj nic nie ma. Tu jakieś przyciski nie ma. Tu też. Ej, na stołu nie może być. Szukamy przycisków. Przyciski. Kurde, nie widzę. Albo mnie się kurczę, muszę sobie te, nie wiem, okulary założyć. Dobra, teraz trochę więcej widzę. Dobra, zobaczmy, co. Ale dobra, i tak nie widzę tu przycisku. Nie wiem, gdzie jest. Totalnie nic nie widzę. Nie ma tu nic. Wydaje mi się, że rzuciłby mi się w oczy. Tak mi się wydaje. Czekajcie, czy ja mam tutaj. Nie mam Silk Toucha. Dobra, nieważne. Nie odnajdziemy tego niestety, trudno, w każdym razie... Znaczy, nie odnajdziemy tego, ja nie wiem, czy tu coś jest, nie? Ale czekajcie, jeszcze bym jedną rzecz sprawdził, bo to mnie interesuje. Weźmy na tu na górę i zobaczmy, co tutaj się kryje, że tak to ujmę. Czy tutaj coś... Ała, że tak powiem, jest. Tutaj nic nie widzę totalnie. Dobra, wylądowałem tu, od góry to nie wygląda w żaden sposób podejrzanie, szczerze wam przyznam, więc chyba tutaj nic nie ma totalnie. Aczkolwiek ładny widok jest, to nie będę ukrywał. Tam jest coś żółtego, ale to nie, to są kwiatki. Tu jest jakaś, kurczę, ta... Do wody można sobie wlecieć. Dobra, nie wiem, totalnie dziwna... Ej! No dobra, już myślałem, że spadamy do... O kurde, ale kanion.
O kurde. Dobra, wraca. Oje! Dobra, zaraz ginę. Jak zwykle, ja tutaj się podejmuję takich, kurczę, challenge'y niesłychanych. Tu. O kurde. Gdzie jest wyjście? Tu było gdzieś wyjście. Tu. Dobra, udało się. Dobra, ja się muszę podleczyć, bo ja tu zaraz umrę, jak tak będę latał jak wariat. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Lotujemy do środka. Dobra, to jest poza wielką ilością mobów, totalnie nic. Tutaj. Nic tu nie ma. Pusto, zwykły ten, dobra. Nie interesuje nas to. Lecimy stąd. Kurde, Jezu, już myślałem, że umrę. Dobra, nie wiem co to jest na miejsce i do czego ono służy. Muszę się spytać SpongeBoba. Pewnie to nic nie znaczy. Pewnie to jest takie byle co. Ale tu na bank coś będzie, jakieś ukryte przejście musi tu być. Musi tu będzie jakieś ukryte przejście. Nie, tu nie ma. Dobra, nieważne, wróćmy z powrotem. Ogólnie zamek jest zbudowany przez SpongeBoba. Nie wiem o co chodzi, zachowują się coraz to dziwniej. I mega to jest dziwne, szczerze przyznam. Ale okej. No nie wiem co mam zrobić. Czekajcie, ja może jeszcze pójdę do SpongeBoba, zobaczę co tam u niego jest na chacie. Może znajdziemy coś ciekawego. Dobra, halo SpongeBob. Jestem sam na serwerze, ale i tak zadzwonię. Dobra, wchodzimy do środka, tu jest jakaś skrzynka, jej nie było tutaj. Jest książka jakaś, dobra, nie wiem, czy to jest pewnie jakaś wiadomość do SpongeBoba. Siema Gacuś, jak tam życie, ty, SpongeBob nie odwala mu? Oczywiście, że mu odwala. Dobra, zobaczmy tutaj, co się tu kryje. Dobra, mi się nie chce przeglądać całego tego domu. Przecież tu jest, dobra, tu nic nie ma, po co ja tu przyszedłem w ogóle. Dobra, zobaczmy tą książkę w sumie. Bo, czemu nie w sumie, czemu miałbym tego, że tak powiem, nie spojrzeć na to, zobaczmy. SpongeBob, zacznij się słuchać, pamiętaj, że mam nad tobą kontrolę i musisz robić, co ci powiem? Co jest grane? Ej, dobra, to nie wiem, czy ja to chciałem przeczytać. Dobra, czyli, czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że Patryk ma kontrolę nad SpongeBobem, czy my dobrze spekulowaliśmy, że Patryk kontroluje wszystko? Ej, dobra, to mi się nie podoba, to mi się naprawdę bardzo nie podoba. Ja myślałem, że to SpongeBob tutaj jednak mimo wszystko jest, tutaj, że tak powiem, koniem trojańskim tej przedsięwzięcia, bo nie dość, że buduje tam coś z gąbki, to tu jeszcze buduje jakieś zamki dziwne, nie wiem o co chodzi. Co, na całe szczęście on jest jeszcze, wiecie, na takim etapie dopiero początkowym, ale... Ostatnio to gorzej wyglądało, to wygląda teraz lepiej. Nie wiemy, na czym się to zakończy, nie? Więc dziwna sytuacja. Dobra, nieważne, wracam z powrotem na chatę. Ja już wiem wszystko, co chciałem się dowiedzieć. Wiemy, że Patryk kontroluje SpongeBoba. Mega dziwna sytuacja. Nie podoba mi się to, ale dobra, niech se kontroluje. Póki co na razie nie widzę w tym żadnych przeszkód, chociaż oni są lekko tacy, wiecie, lekko są opętani, nie? Więc to... To mi się nie podoba totalnie. Ale co to robi tu? Tego tu nie było. Oj, nie, tego tu nie było. Tego tu nie było. Przepraszam bardzo, ale nie będziemy tutaj się tak bawić. Nie będzie tu żadnych halloweenowych dyń. Nikt mnie tu nie będzie nas straszył. To wywalamy, idziemy to spalić. Ej, to, kurczę, ej, wiecie co, najlepsze jest to, że tutaj coś było. Ja to dzisiaj rozwaliłem, ale ja w ogóle myślałem, że ja to postawiłem, nie? Jakoś tak nie... Kurde, tu było więcej klap. Kto mi zniszczył klap? Tu była skrzynka. Dobra, nie wiem, co tu się kurde dzieje. Co to się kurde wydarzyło? Dobra, nieważne. Ej, tak nie może być. Dlaczego ja tu mam takie rozwalone? To co tu się wydarzyło? Dobra, nie wiem, muszę to naprawić. Ktoś mi tutaj poniszczył jakieś rzeczy. Dobra, nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, widzowie, jeżeli wiecie, co tu się wydarzyło. Ja kończę odcinek. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Hello.